Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15, kolejny vlog się kłania, oczywiście jesteśmy u Krzysia na jego pięknej plantacji, tam jest bizun i właśnie do niego zmierzam, do pana Stasia najbardziej zmierzam, a na bizonie sobie pojeździmy, taki vlog się dzisiaj kłania, zobaczcie jak pięknie to wygląda i jak pięknie sypie, zobaczycie też za chwilę, coś pięknego, wreszcie żniwa w pełni, można tak powiedzieć, bo uborka już prawie koniec. U Kuby, bo bawiliśmy się troszeczkę na prasie. No i teraz czas wpaść do Krzysia, zobaczyć co tam ciekawego się dzieje. No i ciekawe, czy się panu Stasiowi nie zapało, bo tak na obrotach bizun dziwnie chodzi. A no widzicie, tak to jest, proszę państwa. Ładnie to wygląda. Słoma w tym roku naprawdę fest, że się tak wyrażę. Żyć nie umierać. A my lecimy na bizun. Padnie mi Holand. Proszę bardzo. Mamy do bizuna dzieto. O, jeszcze nie jest przecinte. Panie, panie kochany. Siadam, patrzę, tu się sypie na dół i dlatego. No. Też. Jedzie. I znowu pieszyja przyjdzie. Bo tak sypie aż? No, po jednym przejeździe. Co? Dzisiaj w nocy już idzie. No. Tylko ciekawe, o której? Żebym wiedział, kurwa, do niego jadę, to tu się przybije. Tutaj, jak teraz sprawdzaliśmy, to mówiło, że nawet za półtorej godziny może pokropić. Ale nie wiadomo, to może przejść chmurka tylko i tyle. Tak, ostatnio też, tak? Czyściutka taka kurwa. Czyściutka taka kurwa. Takie cięcie, żebyś nie wiedział. No. Nie no, ale widać, jak się ten idzie, to przecież to jest... Tu jest jeszcze... Szczota. Tu jest gorsza jeszcze, tam jeszcze. Tam chyba tylko ta miotła, co w środku została, tak? To jest tam...
żeby coś w ogóle przegarnęło, no. Jest pod łańcuchu? Nie, urwało się. Urwała się ta chyba. Co? Ten szarpok chyba. Co? A ten, jo, to samo co wczoraj. Pierdolę. Szarpok się urwał. To się kurwa jaja chyba robią. Został tylko ten kawałek, czy coś jeszcze? Tak, jest mieszanka, ale jeszcze jest niedobra pszenica. Aha, no. Kukurydzy to jednak, bo kukurydzy też. Tak. Ja tu jest magnolia, tu jeden. Widać, że ten... Ale nie, tam, bo kawałek za słupem tam.
Ale tutaj też jakby takie były. Nie, bo tu zależy jakie dziury. A. Jak kręci rower. Jak on do góry idzie, a nie na bok, to jest najgorsze. A jak Staszek, to jeszcze bardziej on Staszek rządzi. No. Nie ściąga. Słyszałem, no. No ale to jest ze starości, tyle lat wytrzymało. Na czterech tych ognisach trzymało.
No ale po 30 latach, no to... 36. No, to już w ogóle. Lepsze, żeby po 30 paru latach się to popsuło, niż to po paru zbiornikach, tak? Pan Stasiu, a tu pan Boluś. Sorry za ten turban, ale tak grzeje w dekier, że nie mogę wytrzymać. Bo wyglądasz jak taka babka na działce, babka co pieli. Kiepska. Poko, jak tam ładnie nagrywanie wygląda, bo to ostatnio fajnie wygląda. Ale śliczny, co? Ale ładnie nam pana Stanisława ująłeś w tym ujęciu. Trochę żeś... Statyw już ma chyba luzy, co? Mogłeś mój wziąć. Ale teraz to już po ptokach. Ale co? Statyw! Nie chcę mi się go rozkręcać. Wiesz, bo jak mam go za bardzo rozkręcone, to mnie denerwuje. No. A... I widzisz, że on się tak przesuwa. Jak go puścisz, to on się tak przesuwa. Do góry, do dołu i w ogóle. Samoczynne ujęcie. Dokładnie. Tam w oddali... poczekaj, ta tu gdzieś jest klas, tak? W tych granicach. Teraz tak, jak ten samochód. Jak ten samochód, co przejeżdżał. I właśnie go przejechał. A tu Bizon, a tu Kejsior i tam Krzychu oczywiście, a my się będziemy z wami żegnać w tym vlogu. Nie będziemy się uszałować tak już na koniec, nie? Nie, bo ja już po tym siedzeniu, staniu w Bizonie głos straciłem przez ten kurz, więc nie mam, że się tak wyrażę, czym zbytnio gadać. Ja was serdecznie zapraszam na nasze vlogi. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!